Wiele mówi się o wierności małżeńskiej, ale można też być wiernym ideałom lub obietnicy. Przestrzeganie wartości nie jest łatwe, ale spokój, jaki daje uczciwe życie i postępowanie, jest tego wart. Miło, że przyszedłeś, Franco. Witaj. Widziałeś się z Mio? Tak. Proszę cię o pomoc, bo to, co powiem, raczej ci się nie spodoba. A nawet na pewno. Co? Chodź. Miguel był bardzo miły, ale rozmowa z nim niewiele mi pomogła. Nie martwmy się tym. Słyszałaś nowe piosenki? Są dobre? Nie, rewelacyjne. Rocco zrobił świetne aranżacje. Ten sprzęt jest bardzo nowoczesny. Polecili mi go. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Podłączyłaś wszystko? Nie wiem. Roberto, czemu mi to robisz, kochanie? Powiedz dlaczego. O co ci chodzi, mamo? Czemu mi nie powiedziałaś o koncercie? Pomogłabym ci. Powiedziałam, ale byłaś zaabsorbowana pomocą tej, jakiej tam, Mi. Byliście w tym samym zespole. Nie wiedziałam, że się rozstaliście. To prawda. Diego potwierdził, że nie zamierzają śpiewać na tej imprezie. Naprawdę? Na mur beton. Teraz masz mamę tylko dla siebie. Dzięki, ale poradzę sobie sama. Zapomniałam o czymś. Zaraz wrócę. Nawet się cieszę, bo takie zachowanie oznacza, że jest trochę zazdrosna. Kocha mnie? Ona nie jest zazdrosna trochę, tylko bardzo. Luchanko, ty moja, powiedz mi wszystko o tym koncercie charytatywnym. Właśnie pogodziłam się z Robertą i jeśli się wygadam, zabiję. Proszę, Luchanko, nic nie powiem. W porządku, masz rację. Świetnie. Schowajmy się, żeby nie widziała, jak mi mówisz. Zwariowałaś, chodź. Nie puszczę pary z ust. Owszem. Nie zgadzam się w pełni z twoją decyzją. Gdy wyjechaliście na Karaiby, ja też się nie zgadzałem, a jednak musiałem to znosić. Teraz twoja kolej. Wciąż tu jesteś? Tak. Nie powiedziałem ci tego, co najważniejsze. Dość się nasłuchałem. Ta wiadomość jest bardzo istotna. Nie wierzę. Pozwól tacie wytłumaczyć. Teraz trzymasz jego stronę. To nie tak. Nie, Miguel się ze mną nie zgadza, ale nie obchodzi mnie to. W sobotę lecisz ze mną do Paryża i kropka. Co? Nie chcę. Dlaczego? Nie rób mi tego. I tak polecisz. Jesteś zagubiona. Musisz być blisko mnie. Świetnie mi idzie w szkole. Czyżby? Doskonale. Więc czemu masz słabe stopnie z hiszpańskiego? To nie moja wina. Nauczycielka mnie nienawidzi. Nie kłóćmy się. Jedziesz ze mną i kropka. Nie martw się o nieobecności. Usprawiedliwię cię.
Co robisz ze sprzętem? Michel mówiła, że zespół Roberty ma świetne piosenki. Owszem, nie kiepskie. Chciałam je przegrać na płytę i puścić koleżankom w szkole modelek. Jak im się spodobają, na pewno przyjdą na koncert. Rozumiem. Ale czemu nie poprosiłaś Roberty albo Lupity? Bo są strasznie zaganiane. Przegrasz mi tę płytkę? Muszę spytać Roberty. Proszę. No dobra. Serio? Jakiś ty słodki, Santusiu. Nie tylko jesteś milusi, ale też modny. Super alternatywa. Dzięki. Naprawdę uważasz mnie za słodziaka? Jasne. Powiem ci w sekrecie, że jesteś najfajniejszym facetem w klasie. No, en serio? Poważnie? Bueno, te quemo el CD y luego te lo llevo. Przegram ci płytę i przyniosę później. Na pewno? Tak. Jesteś kochany. Mil gracias, sweetheart. Piękne dzięki. Pa. Alicia, es urgente. Alicjo, to pilne. Wybacz, Franco, ale dyrektor jest na spotkaniu rady i nie może się spotkać z rodzicami uczniów. Muszę się z nim widzieć. Przekażę mu wiadomość. Czekałem na pana. Witam. Jeśli chce pan rozmawiać o córce, przełóżmy to do jutra. Dziś mam urwanie głowy. No, jest niemożliwe. Niemożliwe. Przyszedłem usprawiedliwić kilkudniową nieobecność Mii, bo zabieram ją do Paryża. W trakcie roku szkolnego? Ma pan jakiś problem? Nie. Ostatnio trudno mi się dogadać z córką. Chcę spędzić z nią kilka dni. Czy to możliwe? Tak. Niech zrobi sobie przerwę. Mam jeszcze jedną prośbę. Słucham. Nie chcę, żeby pani Rey uczyła moją córkę. Spokojnie. To tylko warsztaty, żeby dziewczęta miały jakieś zajęcie. Pani Rey nie jest nauczycielką. Wiem, ale podtrzymuję prośbę. Niech nie tłumaczy niczego mojej córce. Co robisz? Koncentruję się. Na czym? Zostaw mnie, bo jestem podminowana. Czym się martwisz? To tylko kilka dni. Chcesz się mnie pozbyć? Nie, ale martwi mnie, że cierpisz. To wszystko przez sol. Możemy pogadać? On nie ma przede mną sekretów. Tak. Z tym jednym neuronem, który ci pozostał, i tak nie zrozumiesz nawet połowy. Miguel, powiedz jej, że jestem wrażliwa. Nie znęcaj się nade mną. Co się stało? Złamałaś paznokieć? Niektórym się to nie przytrafia. Jest smutna, bo ojciec chce ją zabrać do Francji. Wierzysz, że są ludzie, którzy nie mają gdzie spać ani co jeść? O Boże. Nie wiedzą, że twój tatuś zabiera cię do Francji. Co za wstyd, ale ja nie chcę jechać. Miguel, czy twoja oferta pomocy jest nadal aktualna? Tak, ale nie wiem, czego oczekujesz. Przecież masz swój zespół. Chcę o tym porozmawiać.